namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Mikołaj Jaok, Janusz pyta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Przepraszam za moje spodnie ubrudzone kawą, ale chyba tego nie widać w kadrze. Nie widać. Mówią, że dinozaury wyginęły, ale dzisiaj z nami dinozaur polskiego internetu. Co ja wiem, czy właściwie od kiedy jesteś? W internecie? No. No, chyba od zawsze. To znaczy, jestem jeszcze z epoki odłączania kabla tego takiego do telefonu, do routeru, że nie można było wtedy dzwonić i tego ring, 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 łączenia się. Pamiętam, że pierwsza strona, na jaką wszedłem, to była strona o Diablo 1 i tam można było ściągnąć jakieś zbroje, a druga strona to była strona, hejterska strona Green Day'a. I nie mogłem tego skumać w ogóle, jakby dlaczego ktoś miałby poświęcać czas, żeby coś hejtować, w ogóle nie było takiego pojęcia jeszcze i tak nie kumałem tego przez lata. A potem YouTube jakoś tak tam się trafił akurat. No. Właśnie, bo to dinozaurów w tym sensie, że są to osoby, które korzystają z internetu od bardzo dawna, to trochę... Nie będę wyciągał, tylko chciałem powiedzieć o tych dinozaurach, że moje dyski się nazywają. Tak jak każdy, pterodaktyl, diplodok, tyranozaur i tak dalej. Dzięki temu mogę odróżnić. Trochę takich dinozaurów, którzy korzystają z internetu, to w Polsce mamy. Natomiast jesteś dinozaurem, jeśli chodzi o twórczość. Bo Pyta, zdaje się, powstawała zanim popularny był YouTube. Pyta powstała w takiej pierwszej postaci, jeszcze zanim w ogóle istniał YouTube. Zaczęliśmy nagrywać na... Najpierw w ogóle Koza chciał robić jakiś film pełnometrażowy o żulach. Potem była, potem jakieś, pierwsza była jakaś tam manifa chyba w 2006, czyli jakby Pyta już rok istniała, jak dopiero zaczęła na YouTube'a wrzucać, bo YouTube powstał w marcu bodajże 2006 roku, chyba nie przekręcam, a to było, manify są zawsze też w marcu. Jakoś chwilę, tylko że Koza zamontował miesiąc czy dwa, więc tam wrzuciliśmy później. To było na takiej zasadzie, ej, jest taki portal, bo wcześniej, bo Skurcze były z naszego osiedla i filmy Skurczów oglądało się tak, sami też tak robiliśmy zresztą, tam z innymi ziomkami też, na przykład taki film Karate, a raczej Kung Fu, nagrywaliśmy Podwójny Ładunek 2 i montaż się robił w ten sposób, że miałeś dwa magnetowidy i z tej kasety, która była z kamery, puszczałeś fragment nagrywania tym drugim, połączone kabelkami te magnetowidy i no i pauza i tak dalej, tak się cięło, no i potem prywatki, na prywatkach ktoś tam wyjmował kasetę wideo, puszczał coś dobrego, potem internet wszedł, to się trochę się to rozwinęło, to znaczy mogłeś wejść na stronę ZF Skurcz i ściągnąć ten ich filmik, natomiast przy tych łączach ring, 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 no to masakra, no tam 3 godziny powiedzmy, żeby jednego Skurcza ściągnąć, no i dla nas to była niesamowita zajawka, że YouTube to jest coś takiego, że możesz komuś wysłać link i on tego nie musi ściągać. I no i potem wielki szał, powstał patch.pl, jakieś inne serwisy polskie, nie polskie, mnóstwo różnych. Więc olaliśmy YouTube'a, stwierdziliśmy, że mamy go gdzieś, bo to korporacja i w ogóle, że jakoś tak. No tak naprawdę jesteśmy przekupieni. Ale szybko się okazało, że jednak to jest bzdura i te portale nie wytrzymają konkurencji z YouTube'em, bo on ma najlepsze to buforowanie, największe serwery i tak dalej. I założyliśmy z powrotem kanał, drugi już kanał na YouTubie, czyli w 2006 roku, przepraszam, powiedziałem na początku, że w piątym, że w szóstym powstał w piątym oczywiście. W szóstym założyliśmy, w 2006 roku założyliśmy drugi właśnie kanał Pyty, czyli ten teraz jest trzeci. Okej, okay. Kilkanaście lat już rozmów z Polakami, rozmów w cudzysłowie, bo to bardzo często chyba trollowanie bardziej niż rozmawianie było, ale... A już kwestia definicji, no nie, trollowanie. Czym jest trollowanie? Podpuszczanie często. Chyba ostatnio mam wrażenie w ostatnich latach, że jesteś już troszeczkę grzeczniejszy. Ja zawsze byłem grzeczny. Zawsze byłem grzeczny, tylko czasami po prostu... Znaczy w ogóle powiem ci, że tylko, no nie wiem, może Koza był mniej grzeczny,
Tylko ja tak mam, że ja niechcący. Znaczy ja najpierw mówię, potem myślę i czasami to wychodzi, że jestem niegrzeczny, ale nie jestem niegrzeczny, nie. Może trochę tam. Okej, do czego zmierzałem? Kilkanaście lat już poznałeś wszystkie poglądy polityczne w Polsce, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, wszystkie. Które są najlepsze? Najlepsze w sensie do beki, czy Te właściwe. Poznałeś już każdego człowieka z każdym zestawem poglądów, który twierdzi, że to te jego trzeba manifestować, bo są jedyne właściwe. No to które to w końcu są? No ale nie spotkałem takiego, który manifestuje takie poglądy, jak mi się wydaje, że są właściwe. Ja jestem na przykład tym, ja bym się określił jako narodowego liberała, radykalnie umiarkowanego. Narodowy liberał, radykalnie umiarkowany. Radykalnie umiarkowany narodowy liberalizm, tak. Rozwinięcie tej definicji. No, w sensie, że oczywiście nie tam jakaś dyskryminacja czy coś, ale państwo budujmy na tych strukturach, które mamy, które były tutaj od dawna, to znaczy jakieś przywiązania, powiedzmy, nie wywalajmy krzyża ze szkoły, co z tego, że jakaś religia może być dla kogoś atrakcyjniejsza, ale sorry, bycie buddystą w Polsce jest trochę infantylne, moim zdaniem. Tym bardziej wszyscy buddyści, których znam, to czpuny. I po drugie, jakiś musi być element wspólny dla tego narodu, dla społeczeństwa. I ten element narodowy, moim zdaniem, jest bardzo trafny, no bo on, oczywiście w Stanach będzie inaczej, ale w Europie, na dobrą sprawę, to dzięki temu mamy jakieś tam poczucia wspólnych wzniesień podczas meczów piłki nożnej i tak dalej. A to, że ktoś będzie, powiedzmy, Olisa Debe, będzie sobie czarny, to nie ma żadnego problemu. A więc jakby takie budowanie tego spoiwa społecznego na bazie jednak tradycji narodowej, jak ktoś na przykład jest ateistą, to niech sobie będzie ateistą, ale to nie znaczy, że on musi zwalczać te tradycje, bo wszędzie są jakieś, a niektórzy ludzie potrzebują religii, to nie znosi pustki, więc jeżeli wywalisz jedną religię, wejdzie druga, więc jak ktoś jest niewierzący, to niech siedzi cicho, jest w Polsce i musi się dostosować. W sensie nie musi, ale wtedy będzie jakby, no umówmy się na coś, żeby wszyscy byli umówieni na to samo, no i liberalne podejście to się przede wszystkim chyba odnosi do, jak się nie trudno domyśleć do gospodarki, do administracji, decentralizacji administracji, obniżanie podatków, oczywiście nie tak, że zupełnie, jak to Korwin mówi, albo że broń dla każdego, więc umiarkowany, dlatego umiarkowany. Ale jednak radykalny. Ale radykalny, dlatego że... W stosunku do tego, co jest dzisiaj. Tak, dokładnie, więc radykalnie umiarkowany liberalizm narodowy, no. Będę zakładał partię za jakiś czas. To. Stworzyłeś wspaniałą doktrynę. Mm. Właśnie pora chyba na przygodę z polityką. No, muszę chyba, tak. Później. Tylko, że no, nie wiem, czy to będę mógł wtedy jako dziennikarz pracować, ale tak. To czekamy, wtedy przeprowadzę wywiad, już przedstawisz konkretny program partii. Lewica czy prawica? Taki będę miał program, że sam sobie wybierz, co chcesz. No to już nie byłby narodowo... Nie, ale musi być w ramach tego narodowego liberalizmu umiarkowanie radykalnego, ale generalnie czy ty chcesz bardziej tak, czy bardziej tak, to jakby ja ci nie narzucam, bo to jest właśnie czyli liberalne. Czyli wolnościowo-narodowo-liberalny umiarkowany radykalizm. Tak. Tak, umiarkowanie roszczeniowe, tak. Okej. Lewica czy prawica? Po której stronie barykady, jako dziennikarz, jako twórca pyty, powiedzmy, lepiej się dogadywałeś z tymi ludźmi, bardziej znalazłeś jakąś nić porozumienia. A gdzie się czułeś całkowicie wyobcowany? Przede wszystkim to nie ma barykady żadnej. Barykada jest w naszych głowach, muru nie ma żadnego. To często jest tak, że ci ludzie nie znają jakieś stereotypy o sobie. Nie ma żadnej barykady. Jeżeli mówimy o lewicy, prawicy, też ciężko odróżnić, dlatego że w Polsce jest taka akcja, wiadomo, że najpierw był PRL, potem nie było i potem te partie, które się wywodziły z PRL-u, czyli PZPR, potem SLD, ZPL, one były nazywane lewicowymi, dlatego że miały korzenie w PRL-u,
znaczy w PZPR-ze, a partie, które miały korzenie w Solidarności, która była w sumie ruchem socjalistycznym, bo robotniczym, przecież masowym robotniczym, walczącym o przywileje robotników i prawa, były nazywane prawicą. I potem się wszystko już tak pomieszało, że nie było zupełnie wiadomo. Jak we Francji uczą, że wolność, równość, braterstwo, lewica, własność, ojczyzna, rodzina, prawica. A w Polsce niczego takiego nie uczono. I teraz obserwuję takie zjawisko, że faktycznie no, zaczyna się to jakoś tam, powiedzmy, powstawać jakiś taki punkt odniesienia, co jest prawicowe, co nie, że są ludzie, którzy na przykład mówią, no ja jestem prawicowcem, ale to przecież nie głosuję na, powiedzmy, partię rządzącą, dlatego że to przecież taki element, to są elementy, powiedzmy, centralizacyjne, a prawica decentralizuje administrację publiczną i samorządową. Okej, no ja też tak umownie to powiedziałem. Prawica, powiedzmy, jesteś na tych marszach narodowych, te marsze niepodległości, jakieś marsze katolickie. Lewica, jesteś na tych marszach, powiedzmy, feministycznych, marszach antify, tego typu rzeczach, marszach homoseksualistów. Gdzie się czujesz swobodniej? Po której stronie? Jak zaczynaliśmy, to mi się wydawało, że najgorzej jest tam, gdzie są skini i gdzie są właśnie prawicowcy. Ale bardzo szybko taki moment od refleksji nadszedł, ponieważ to był chyba marsz dla życia. On był organizowany przez Radio Maryja. Wtedy po raz pierwszy wystąpił Mordechaj Blumstein, ale jeszcze nie jako grad. Jeszcze ja się tam próbowałem przebrać za Mordechaja. Okazało się, że jestem fatalnym Żydem. Grad potem przyszedł, pokazał, jak się to robi i był świetny w tym. I wtedy to zgromadzenie było ochraniane przez Młodzież Wszechpolską. To nas podeszło tam od słowa do słowa, tam akurat grad kogoś tam od nich znał. I to było dla mnie wielkim szokiem, że oni mieli naprawdę taką szczerą bekę z tych niektórych babć, które do nich podchodziły z takimi różnymi trywialnymi sprawami. I jakoś tak, nie wiem, zobaczyłem, że mają faktycznie dystans, że to są często wyluzowani goście, którzy może nie są jakimiś tam intelektualistami z wyboru czy we własnym mniemaniu. Czasem się upiją, dadzą komuś wyryj i tak dalej, pójdą na mecz, ale generalnie, że mają dystans, a na tych lewicowych to od razu masz jakby... Oni przez to, że oni mają często tych wrogów wymyślonych, to jeżeli coś im się nie podoba, to przykleja łatkę tego właśnie wroga, że aha, to ty jesteś tym podłym prawicowcem. W ogóle... No właśnie, czy w ostatnich, powiedzmy, latach... Też nie widziałem wszystkich filmów z ostatniego czasu, ale mam wrażenie, tak, że chyba po tej lewej stronie traktują cię, no mówiąc delikatnie, z dystansem. Niekoniecznie jesteś tam mile widziany. No tak, ale to sami sobie zorganizowali taką akcję. Już pierwszy artykuł prasowy, internetowy, jaki był o Pycie, to było jakby... To syn Wandy Nowicki uczestniczył w takim czymś, co się nazywało chyba Lewica bez cenzury, czy jakoś tak. I był tekst... artykule na temat naszego pojawienia się na Paradzie Równości i nagłówek był faszystowska prowokacja pyta.pl. No i było napisane, że grupa krótko ostrzyżonych wyrostków pojawiła się, żeby siać faszystowski ferment i zadawać, niepodchwytliwe, tylko głupiej napisane było, zadawać nieagresywne, to jeszcze nie było czegoś takiego, agresywne pytanie. Jakieś tam pytania, takie antylewicowe pytania. No i nam się to bardzo spodobało, bo jeżeli ktoś tak łatwo łyka jakby twoją konwencję i nie widzi przerysowania, nie widzi jakiejś ironii, jakiejś gry, to no, masz naturalną potrzebę, żeby kontynuować, żeby dokręcać śrubę, żeby mówić, tak, właśnie nie jest tak, jak powiedziałeś, bój się. No ale, to... czy jakby łatwiej nie dawali się ludzie nabrać na tych marszach osób troszeczkę starszych, katolickich, Radio Maryja z tym TVN-em, z tą Agatą Adamek słynną twoją? No to pokazuje, że ludzie nie słuchają ogólnie, ale zasadniczo to im starsi, tym gorzej słuchają oczywiście. A czy to prawica, czy lewica? Taka była historia, że tam mówiliśmy... przy paru okazjach, że jest mniej osób niż naprawdę jest. I to samo było, tak samo reagowali starsi ludzie na KODzie, jak starsi ludzie na demonstracji Radia Maryja, to znaczy zaczynali się kłócić,
że jest nas więcej, że na takie, wiesz, akcje z zoo. A czy... No na pewno jak były takie sytuacje, że dowożono do Warszawy specjalnie ludzi z jakichś kółek różańcowych, że postawiano autobusy gdzieś tam daleko i jakieś kobieciny, które totalnie nie znające realiów i sytuacji, nie potrafiące rozmawiać z mediami, no to byli kosmici dla nas wtedy. I to na pewno było ciekawe doświadczenie, ale nie organizuję już takich. No. A jak się zmieniły polskie manifestacje na przestrzeni tych już kilkunastu, piętnastu lat? Odkąd je obserwujesz, nie wiem, jest spokojniej, jest lepsza kultura wypowiedzi, gorsza kultura wypowiedzi, tych ludzi jest więcej, mniej? Znaczy przede wszystkim to, i trochę się pyta z tego wzięła, że w Polsce manifestacja była zawsze postrzegana przez ludzi i przez media, pokazywana w mediach, jako taka jednoznaczna, to bardzo jednoznacznie, że jeżeli ludzie wyszli na ulicę, to znaczy, że mają rację, no bo strajki za komuny i tak dalej. I bardzo szybko pojawili się ludzie, którzy zaczęli to wykorzystywać, organizując rozmaite zgromadzenia tylko po to, żeby we własnym środowisku się wylansować albo żeby narobić jakiegoś szumu i tak dalej. I my to chcieliśmy pokazać, to znaczy, że na tych demonstracjach tak naprawdę, poza tym wiadomo, że prawo prasowe i że można więcej, na demonstracji publicznej, ale chcieliśmy pokazać, że nie zawsze to tak jest, że tłum zwarty i bojowy, tylko że bardziej raczej owczy pęd i manipulowanie jednostkami. A zmieniło się też to, że na przykład kiedyś każdy sobie robił afisz, dzisiaj się robił ściepę i parę osób za kasę robi afisze i potem rozdają. Zmieniło się to, że każdy ma jakąś swoją służbę ochrony, która ma kamizelki z napisem, jaka to służba ochrony. A tak, to chyba są uniwersalne zjawiska, dlatego chyba pyta będzie działała zawsze tak jak sprzedawcy kibli, zawsze będą mieli robotę, no bo ludzie zawsze będą szli owczym pędem za kimś, kto obiecuje im złote góry i tak samo, albo za kimś, kto mówi o drugim, że prowadzi na skraj przepaści. Tak samo jak zawsze będą korzystać z innych urządzeń. A czy było coś takiego w całej twojej twórczości, co z jakichś względów nie nadawało się do publikacji w tym sensie, że być może byłoby to atrakcyjne, ale jednak trzeba było to zostawić gdzieś na dyskach twardych? No, było takich wiele rzeczy, które się nie nadawały, ale zostały opublikowane. Nie, no... To były jakieś, znaczy ciężko powiedzieć śmieszne, no pamiętam, że jakieś opcji kozy nie puściliśmy, bo chyba kręcił bekę z dziadek pchał babcię na wózku i on tam się pytał o popychanie babci i to było takie trochę jednak, tak za dużo, no. Ale tak to chyba nie, no teraz jeszcze tym bardziej, teraz już w ogóle się nie da, bo na żywo wszystko leci, więc... No tak, ale czy to mnie też zastanawia, jak to się dzieje, że te lata mijają, dużo jest młodych ludzi na tych manifestacjach, a wy czasami, no już nie zawsze, ale czasami wciąż potraficie być anonimowi. No. Czy się mylę i czy rzeczywiście już to się naprawdę rzadko zdarza? Zdarza się czasem, faktycznie. Wydaje mi się, że tym ludziom się zeruje pamięć po prostu, że oni rozmawiają... Jestem prawie pewien, że parę razy, jak rozmawiałem, na przykład z Korwinem akurat, nie z Gruchy, nie z Pietruchy, ale z Korwinem rozmawiałem w życiu chyba 12 czy 13 razy. Jestem pewien, że za każdym razem poznawał mnie na nowo. I oni tak chyba samo mają, więc ja się golę, czasem utleniam włosy, zapuszczam, myję czasami się i tak na pierwszy rzut oka zakładam okulary, tak człowiek kameleon. To ja tak na koniec jeszcze dopytam, no bo złamałem zasadę pyta.pl nie rozmawiać z nimi. No i porozmawiałem z nimi, z tobą. No tak jak mijamy się z prawdą, no wiesz, no to nie jest do końca... Chodzi o to, że jak że było jakieś TVN24 miało takie hasło cała prawda, całą dobę. No i my jakby jako odwrotność, czyli pyta, że nieprawda od czasu do czasu. I to trochę z tego wynika. A nie rozmawiać z nimi... To jest o tyle zabawne, że bardzo często, na przykład pamiętam teraz akurat już poznałem bardzo sympatyczny facet Rafał Ziemkiewicz, ale dwa razy się zdarzyło, że gdzieś go spotkaliśmy, chcieliśmy zagadać i on po prostu
sorry i odchodził. No i że no kurde, no w sumie nie wie, o co się spyta, jeżeli ja albo poza zadałbym mu jakieś pytanie takie, no wiesz, nie wiem, skrajnie jakieś nieprzyzwoite czy coś, no to już by go postawił w tej sytuacji, już by go nagrał, że on jest w tej sytuacji. No więc parę osób, w tym właśnie Ziemkiewicz, mówiło, że nie, to nawet że nie, tylko dzięki, spoko, bez żadnej agresji, urazy. A te kobiety chociażby, które są, które słychać w naszym intro, które mówią nie rozmawiać z nimi, to właśnie są osoby, które bardzo dużo mówią o tym, jak to nie będą z nami rozmawiać. Na zasadzie właśnie, że to jest takie coś, nie rozmawiam z tobą, ponieważ pam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, tak jak na ostatniej tej pycie jest, jaki masz, czym się zajmujesz teraz zawodowo? Nie powiem ci. Telemedycyną. Że jakby ludzie, którzy głośno artykułują to, że nie chcą z nami gadać, zazwyczaj gadają najwięcej i bardzo dobrze, aby tak zostało. To jeszcze na sam koniec jedno pytanie, co do nie rozmawiać z nimi i różnych reakcji, szczególnie tych bardziej znanych osób, to przypomniało mi się teraz, że przecież znana pewna kobieta, feministka wymierzyła cios. Kozie. Tak, i tutaj jest pytanie, czy ty uważasz, że jest jakaś granica dobrego smaku w pytaniach, której nie powinno się przekraczać, czy jednak... stuprocentowa wolność dziennikarska i nawet czasami głupie, kretyńskie, niekulturalne, chamskie pytania, wszystko powinno wybrzmiewać na ulicy. Znaczy nie powinno, znaczy to była prowokacja bardziej, klasyczny przykład prowokacji, to znaczy po prostu koza zadał pytanie z tezą, nie powinno się tego robić i to tezą taką dość nieprzyjemną dla autorki, bo że program o książkach, który jej aktualny chłopak czy tam mąż produkował wtedy, tak się poznali, wzruszająca historia, że ten program ssał pałkę i chodziło też o to, że wtedy był taki teleturniej, to się nazywało Najsłabsze ogniwo i tam Szczuka to prowadziła, no wychodziła taką, co zawsze potrafi jakoś tak sprytnie odpowiedzieć, zagiąć, że zagiąć parol, że nie jest osobą, która będzie wdawała, zniżała się do poziomu takiej, nawet jeżeli taki niskiego, nawet jeżeli taki poziom zostanie zaproponowany przez interlokutora. R mi się czasami jeszcze też wraca, że nie mam. No i pokazała, że w takiej sytuacji zachowuje się dokładnie tak samo jak cham spod budki z piwem, czyli dała kozie w ryj. I tym wspomnieniem kończymy wywiad. Dziękuję za rozmowę. Rośnijcie duzi, jedzcie witaminy C, nie jedzcie A. A nie jest sposób, nie trzeba suplementować A. C, rutynoskorbin, rutyna wzmacnia naczynia krwionośne.